Mesa versus Troll. Talia moja nie ma AoE, nie mam psów. Gdybym miał psy... Gdybym miał psy, to moglibyśmy porozmawiać. Deadly Shot przeciwko Shamanowi nie jest jakiś rewelacyjny, więc wyrzucę go. Hunter bez Unleash the Hounds to jest... niespecjalnie. Zachowałem gnoma. Ale on może być Earthshocka i jak go ma, to pewnie go użyje. Nie ma. Rozwidlona? Zbyt dużo stracę. Jeśli on ma rozwidloną, to zbyt dużo stracę, bez sensu. Rzucę to w trzeciej turze. Omyłka. Gdybym miał psy i jakiegokolwiek buffa, albo Starling Bazarda, to już by wystarczyło. Generalnie no, Hunter nie ma AoE, to tego nazwać AoE nie można. Także, no... Tak jak mówię, ma jak ma rozwidloną, to trudno. Nie miałem żadnej czwórki, więc lipa. Dobrze. 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 Generalnie mam na ręku combo. Oj, to z stronników narobi tokenów. Rzucę to, on się napompuje. Więc jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Perfekt. Inne opcje? Brak. Dobry top deck nie jest zły. Dobry top deck nie jest zły. Nein. Dobrze. Dobrze? Niedobrze, żywiołak poleci. Or both? Or both? Dobra. Zagram bezpiecznie. I tyle. Tego nie mogę rzucić, bo będzie żywiołak. Nie mogę tego rzucić, bo będzie żywiołak, niestety. Tego nie mogłem za bardzo zabić niczym. Deadly Shota trzymał na coś większego. Okej.
Tak, Satura mu zadaje obrażenia, bo to jest najbardziej popularna i najbardziej oczywista strategia gry Hunterem. Jeśli na początku uda wam się nadać odpowiednie tempo, to później gracie tak, żeby Saturę zadawać te obrażenia. Szczególnie, że to jest klasa, która co on tam może mieć? Arven Ring, Farseera i te inne shitowe karty leczące. Także... Burza? Okej. Okay. I'll give it a shot. Tak się zastanawiam, może jednak lepiej było uderzyć stronnikiem twarz? Nie, chyba nie, musiałem to zabić, bo to miałoby dwa obrażenia, tu ma jeden, zabiłby to. Znaczy ja i tak wiem, że żywiołak będzie, także to nie ma problemu. Żywiołak, piorun, coś takiego, tego jeszcze nie było. Bardzo prawdopodobne, że w końcu to zagra. No ta karta jest bezużyteczna w tej sytuacji, gdzie on cały stół zasrał jakimś badziewiem. Mam za dużo życia. Okej, okay, cofam to, co powiedziałem. Nie mam za dużo życia, nie mam. I wanna live. Okej. Wow! My apologies. Takie rzeczy... Nie, to jest... No, nie no, 50-50 było. No. Życie. Od razu mówię, że po tym RNG będzie koniec streama, bo... Umieram z głodu, o 21 chcę wyjść, więc muszę sobie coś porządnego do jedzenia zrobić. Oszamać to. Dupsko umyć. Włosy. I tak dalej. No wychodził. Jeszcze się tam dostać muszę. U mnie tu jakaś burza. Muszę z ludźmi pogadać, czy w ogóle ktokolwiek idzie. Jak nie idą, to niech spadają. Może do pubu jakiegoś pójdę, nie wiem, zobaczę. Siemano Bax, no tak... Jak Natalię, która nie ma Unleash the Hounds, to wcale nie tak źle. Och, tu za bardzo nic nie mogę zrobić. Nic nie mogę. Niczego nie mogę zabić. Niestety. A kwestia jest tego typu, że w następnej turze i tak czy siak nie żyję. Chyba, że się podleczy Elven Ring for Seal, wtedy będzie miał 5. Nie no, chyba trzeba atakować. O, 4, 5, 9, 11 plus żywiołak to jest 14 plus piorun 17. A jak ma Bloodlust to... To przeżyje 7, 8... Nie, to też nie żyje.
4 razy 3, 12. O. To nie jest książka, to taki obrazek po prostu jest, że klucz. Klucz takie, taki art ma. To nie jest żadna ta. Co ty? Wow. Kombo. Tylko jednego Krzysia zostawię. Zatrzymam Snake Trap? Zatrzymam. No i to chyba był błąd. Chyba był błąd. Idealnie by było mieć z monety Starving Buzzard Snake Trap. Bam. Najpierw zobaczmy, co dostaniemy. Nice. I tak nie wiem, czego tym, czym to buffnąć, ale może mi gra ugra. My ex-na! No, I don't like your inventions. Go away. Nope, go away. Go away. Jak większość z was wie, Paladynowi nie bardzo można zostawiać jakiegokolwiek stronika, w szczególności jeśli następna jego tura to jest tura czwarta, bądź jeśli ma monetę, dlatego że czwarta tura to jest era Paladyna, wszystkie jego klasowe zaklęcia dobre i karty to są, kosztują 4 many. Miecz, młotek. Blessing of Kings, także jakbym to zostawił i on by rzucił mi na to Blessing of Kings, to by był Lipstick. Excellent. Dobry top deck nie jest zły. Ale tak mi smyrnął tą konsekracją, nie wiem co on chciał tą konsekracją zrobić, o to zabić? Pewnie ma drugą na ręku. Albo ma 10 konsekracji. Ma talię, która się nazywa Konsekracja Factory. Będzie rzucał konsekracjami. Okej, w następnej turze... Oj, co mi tu mruga. W następnej turze, w tej turze, wydaje mi się, że sensownie by było na przykład zagrać Coina Dowódcy Argentu, natomiast rzecz ma się tak, że jeśli zmarnuje Dowódcy Argentu, Blessing Divine Shield mu spadnie i wjadę na przykład tym w to i on rzuci konsekrację, to będzie lipa, będzie niesamowita lipa. Także, no nie zrobię tego. Ewentualnie mogę, co mogę zrobić? Mogę władować to w to. To w to. Cofnąć pandą. Co mi się tu artefakty takie walają? Nie wiem. Dobra, co ja bym chciał tu zrobić? Kurwa, nie jest w tempo zagranie. Dobra. Takie zagranie. W ostatniej chwili stwierdziłem, że rzucę jeszcze pułapkę, ale...
No to najprostszym zagraniem byłoby oczywiście zabicie golemem tego i zostawienie reszty, ale tak jak mówię, jak ma konsekrację, to mnie pokara niesamowicie, więc wolę pozbyć się tej czwórki. Dowódcą Argentu nie było sensu tego robić, bo konsekracja i tak dalej, także... A, pewnie ma konsekrację. Dlatego tak najpierw zrobił. Who let the dogs out? A raczej, who let the snakes out? No, rzucaj, panie. Panie, co to jest? Co to jest? Co to ma być? What the fuck? Well played. Thanks. Jeden życia, dwa życie, niewielka różnica. Chodzi o Argento. Argento ma boską tarczę i to jest jego poważny atut. No i szarże oczywiście, ale to dwa życia czy jeden życia, bez różnicy. Ella Wayne. Myślałem, że to jest... Właśnie ten sekret myślałem, że to jest. Tak myślałem, czy by nie lepiej rzucić Gnoma i Azur Drake'a. Ja karty mam. Nie wiem, on już rzucił drugie Quality? Czy mi się coś upierdoliło już? What? Nie. Dobra. Dobra, zastanówmy się, co ja potem zrobię. Obtączę się. Takim tontem? Czy takim tontem? Raczej takim tontem, bo jeszcze umiejętność będę chciał użyć. Tutaj trzeba dokonać wymiany, dlatego że po co on ma mieć ten token? Jeśli ma konsekrację, to i tak to zginie, a jeśli rzuci konsekrację, a ja sobie ocalę Snake'a, to i tak zginie od konsekracji, więc lepiej, żeby coś teraz zrobił, niż żeby ją zjebało. Dobra, kart nie potrzebuję. Jak ma tą konsekrację, to tego nie ma sensu rzucać, więc albo umiejętność, albo to. Trzy karty. Wydaje mi się, że wolę board presence utrzymać. Mam w talii Sea Giant, mam Frostwolf Warlorda, mam Flash Eating Ghoul, więc dużo tokenów na stole, to dobrze. Poza tym jak ma, nie wiem, jeszcze Equality Consecration czy coś, czy nawet miecz jak ma, no to coś na stole dobrze, żeby było. No, dzisiaj idę na imprezkę. To u mnie to straszna burza jest i nie wiem, czy ktokolwiek się uda na tą imprezę. Ja na przykład na domówki to raczej nie chodzę, bo mi się nie chce. Na domówki typu grill, no to tak. Ale to tylko po to, żeby opierdolić sobie coś. Ale na takie domówki, żeby chlać, to mi takie... Thanks. Tiger, tiger burning bright. Generalnie to jest tak, że to zabije to, to wjedzie gdzieś tutaj, wybuchnie coś tam, więc muszę mieć coś, co sobie z tym poradzi bez problemu. ale jak rzucę to, to on wjedzie w to tym i to zostanie bezużyteczne. I w twarz. Tej karty pewnie w ogóle nie zagram. Ja kiedyś chodziłem na domówki i tak dalej, ale...
Ile można chodzić i pić? Dobry top deck. Jep. Jep, 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 jep. Suczy syn. Okej, na pewno chcę zrobić to. Na pewno chcę zrobić to. I to, dobra. All in. Wszystkim w twarz. Nie, generalnie wiecie, domówki domówkami, no idziecie fajnie, tego, jakieś laski tutaj, tego, tego, ale ostatnim czasem po prostu jak zacząłem chodzić na domówki do jakichś nieznajomych, ostatnim czasem, jak chodziłem na domówki do nieznajomych, to zazwyczaj kończyło się to jakąś awanturą, jakimiś jazdami, dziwnymi klimatami i tak dalej, po prostu stwierdziłem, że mi się nie chce tego robić i dlatego tego nie robię. Aż się prosi, żeby Unleash the Hounds rzucić. This is nice. Oczywiście wszystkim atakuje w twarz, ale jak rzuci mi Justina, Alex Straza albo Lay on Hands, to jest lipa. Okej, okay? To nie jest problem. W następnej turze GG. Well played. Okej, okay. Dobrze. A, multishota można było zatrzymać, ale poszukam stroników. Zajebisty stronik. Ach, nie ma co. No nic, mam 1, 2, 3. Nein. Nein. Rzucam golema, a nie to, bo to ma dwa ataku i to zabije to. Proste, proste. Aczkolwiek można było zagrać to. Później krasnolud. Dwóch stronników bym miał. Tokenik plus coś to. Natomiast no... Jak rzuci jakiś Feral Spirit, to jest lipa trochę, ale no... No to nie mam wpływu większego. Pain. Archer się może przydać, poza tym Grom go wie, może ma rozwidloną błyskawicę albo coś. It's a yeti, ale będzie kill, patrzcie.
Let the dogs out. Kurczę, no nie mam tych psów właśnie. To jest straszna sprawa, jak się nie ma psów hunterem. Wszyscy mi obsrają zawsze cały stół, ja nie mam co zrobić z tym. Ja tej tory trzeba go już pingować regularnie. To jest moja w sumie jedyna szansa. On ma za dużo kart na stole. Za dużo kart na ręku ma i jego karty są dużo mocniejsze niż moje. Teraz go troszeczkę spowolni to. Natomiast jeśli on teraz rzuci tonta i zabije mi to. No to lipstick. Nie mogę tego rzucić, dlatego że on zabije to i tym, bez sensu. Tego nie mogę zabić niczym. Aczkolwiek zmarnuję turę, żeby to zrobić. Wiecie, w następnym turze on zagra żywiołaka. On zagra żywiołaka, którym sobie poradzę multishotem, o ile on będzie miał strojnika na stole. A będzie miał strojnika na stole? Będzie miał, bo to ma bosko tarczę, rzucę to. Będzie teraz tak, żywiołak ognia tu, bobitka z tego, to zostaje na stole i to zostaje na stole. Ja rzucam multishot, wjeżdżam tym, rzucam warlorda i jest... Okej. Na jedno wychodzi. Tak się zastanawiałem, czy użyć tej broni mu na twarz, bo on w końcu może jakiegoś gluta dobierze, a tu się zbliżamy, 15 życia to już jest mało. Ach, albo gluta nie rzucił, to strata 3 obrażeń. Oh my god! It's a top deck! Ojej, ojej! I'm so sorry. So sorry. I'm sorry. Fucking hell. Tak to bywa. Doigrałem się, trzymałem tą broń. No nic. Dwa heksy? Nie, on to łatwiej może zrobić. Piorun. Bam. Bam. I? Wjazd? Tylko nie tąd. Dobre. Okej, okay, czyli nie ma piorunów. Dobra. Kostek, ty failu.
That was a mistake. That didn't quite hit the mark. No, to jest duży błąd, dlatego że teraz możemy bim zabić. Tylko nie, my shield for Argus, bo ja nie chcę. To jest poważny błąd. Dlatego, że teraz, jeśli powstrzymał mojego olbrzyma... No na farcie. To już na farcie było. Ja bym nie miał jak się przez ten tąd przebić i potencjalnie go tym wężykiem, czy co tam było, jebnąć. Także... Na farcie. Dobra, Arcane Shot przeciwko Priestowi. No czemu nie? To jest dobra karta. Wszystkie karty są całkiem okej. Wolałbym tutaj Deadly Shot zobaczyć, jeśli mam być szczery, ale... Ale zostawię. Może być tak, że zagra on tą kapłankę, buffnie coś tam tego i nie będzie jak się tego pozbyć, to może jakoś tak się pozbędę. Zobaczymy. Pytanie, czy koinujemy to. No tak, no bo ta umiejętność jest całkiem dobra. Aczkolwiek Priest ta umiejętność kontruje. Koinujemy. I to trzeba szybko zabić. Wow. We must cleanse the Sunwell. Snake Trap tu nie był odpowiedzią, tak mi się wydaje. A teraz to jestem raczej przekonany, że nie był. To z Dingo też nie jest, ale... No, już prawie 21, nie wiem kiedy szamę zjem. Myślałem, że użyć golema i umiejętność użyć. Czwórka to dla Priesta problem i dlatego prawdopodobnie on...
Little blood. Okej. Okay. Dobra, co to się będzie działo? Na pewno to zabijam tym i na pewno rzucam deadly multishot. I coś więcej? Nic. Tak? Tak. Yes, sir! Yes, sir. Yes, siri, bab. Golema rzucam dlatego, żeby mieć coś na stole, nie? Weź to życie upysa, to jest tyle co nic. Tak się zastanawiam, czy nie byłoby sensownie pandy jednak rzucić, dlatego że dzięki temu dobrałbym sobie kartę. No i by nie zginęło. No, jak mi ukradnie to, to lipa. Shadow Ward. Wow. The Frost Wolves stand ready. Well played. Rexha versus Uther. I will fight with honor. Let the hunt begin. Miałem iść na Bibal w ostatniej chwili. Prawdzie. Sprawdziłem na stronce i klub ten dzisiaj zamknięty jest. Diablo, a jak mi popali kompa, to kupisz mi drugiego takiego samego? Zawodowe, jakie zawodowe? Ja z tego nic nie zarabiam. To jaki to zawód? Fajna sprawa. Zawodowe ryzyko. Nice. Dobry dział. Jak burza przejdzie, to będę dalej streamował, ale nie wygląda na to. Wygląda natomiast na to, że będę musiał przerwać tą arenę. One shot. I hunt alone.
Może u ciebie się kończy, u mnie się dopiero zaczyna. Solidnie pilka. A, o ranę ci chodziło. Oh shit. Fuck. Dobra. Dwa. Dobra. Po tej grze koniec. Jak przed chwilą jebnęło, że pale nie mieści. Jak przed chwilą huknęło, że... I to jeszcze w dodatku gdzieś blisko mnie. Ja nie będę ryzykował, za dużo kasy wydałem na komp, a poza tym komp... Komp to jest... Moje źródło utrzymania i nie chodzi mi tutaj o streamowanie, broń Boże. A pierdole. No, jak się ta gra już teraz kończy. Unleash the Hounds. I bym może wygrał, ale nie mam w talii, więc... Zobaczę. Okej. Okay. O cholera. Dobra, zabijaj mi szybciej, albo jak concede. Dobra, GG. Bam. Koniec. No niestety, trochę pochowo, bo myślałem, że typa miałem. Ale się podniósł. No nic. Bywa. Dzięki za follow, Feriot. Tyle złota dostałem? A w sumie 8 wygranych. Iła.